Cześć, witajcie moi drodzy w Splinter Cell Blacklist. Obiecywałem wam już dawno tą grę, ale no jakoś tak się nie mogłem zebrać, więc dzisiaj zapraszam was na pierwszy odcinek. Jeśli wam się spodoba, będzie ta gra w całości, jeżeli nie, będą poszczególne misje, tak? We will hunt every single one of you sons of bitches down. Tak, wiem, że już ta gra była. You think America can't find you? No need, General. Ale we're coming to America. No jakoś tak się nie mogłem zebrać, żeby ją nagrać. Kilka myśli sobie już przechodziłem i ale to jakoś tak. Contract says no weapons. Not on this kind of op. Wysłużenie nagrywałem. Who needs to know? General McGowan. But this might make you feel better. Little souvenir I picked up in Indonesia. Thanks, Vic, but if I need a karambit for aerial recon, we've got bigger problems. Can't hurt. Hey, where's Charlie with that sat phone? Hey, sorry. Just putting the finishing bits of awesome on this puppy. Signal skips base combo completely. What for? Keeps the DOD types from backseat driving. That's why you're here, kid. Za chwilę, jak się film skończy, początkowy, pokażę Sam. Wam, jak gramy ustawieniach. Let's move. Są to oczywiście obecnie najwyższe. Uploading. Więc we're in. Teams, this is King. We are go. Jeżeli czasami gra szarp, Han nie, says to jest go. Tylko spowodowane tym, że Bishop says go. Grę wrzuciłem na HDD, na SSD-ka. Rook is go. I na ten sam Queen says go. Jednocześnie nagrywane, więc anything else, Chief? Let Sarah know I'll be offline for a few days. Sarah, she's still single, right? No, that's I'm gonna take that as a no. Stop hacking base IT, we're guests here. Yeah, but they make it so easy! Video's up. Engaging two hostiles. I've got it. Site F encryption keys, 40 days until expiration. Hostiles are down. Let's go. Bishop. Jam everything and move out. The blacklist is live. Oprócz tego, że nagrywa, tak? Anderson Tower, this is Paladin 02 requesting permission to lift off. Do you copy? Radio out. Radio's working fine. Anderson Tower, this is Paladin 02 requesting permission to lift off from chopper pad Alpha 9. Ale nie prędko. Well, we're behind. Fuck the protocol. Need to make it back in time for McGowan's Texas Hold'em game. How do you think I'm paying for the chopper? Nie było filmów dlatego, że prosto jakoś nie miałem weny, żeby nagrywać, od razu wam mówię. Leave him. Szczerze się przyznam. Nawet z bratem jak graliśmy, to jakoś tak woleliśmy sobie pograć bez nagrywania. Bravo team, report. Bravo, let's go. Move in. To jest długi wstęp, ale jest. Ale jest bardzo tego. Holy shit! Mayday, 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 Paladin 02, we're going down! Hang on! Gra około 20 giga. I tam na 20 giga update'ów, tak? Wszystkich łatek. Każda po 9 średnio giga, tak? I tych update 9, 5 i różnych rozmiarów giga. Update'y to jest masakra. We're a big target out here. Vic, give me a hand, I'm stuck.
Mam nadzieję, że już rozgrywka zacznie. Yeah. Holy shit, you guys okay? What the fuck is happening? Chopper's down. We're fine. Munitions depot must have been hit. Where are you? Hiding under a truck with my laptop? Listen, guys, all the radio channels are down. It's gotta be an RF jammer. There's a signal. Więc podejrzewam, że tak samo będzie z update'ami do Watch Dogs'a, że tam będzie miał miliardy. I'll bet those sons of bitches are using one of our jammers. What makes you say that? That's what I do. Eyes open, Sam. No dobra. No dobra, to pokażę wam teraz ustawienia graficzne. Zaawansowane. I wszystko na ultra. Synchronizacja pionowa jest dlatego, że i tak mam powyżej 60 klatek, więc dlatego postanowiłem to włączyć, bo powyżej 60 i tak nie ma. Ustawię sobie jeszcze tylko, żeby było troszeczkę jaśniej dla was. Albo jeszcze. O. A, zobaczmy sobie poziom trudności. Jest rekrut. Dobra. The guys behind us are pros. We're not even packing sidecars. Drainage ditch will give us some cover. Także lecimy z przygodą. Sama Fischera. Whoops. Jesus, that's not mortar fire. Mam nadzieję, że mocno tego nie urżnie. No nabywam 40 megabitach, więc Vic, don't move. Jak będzie za dużo chrupnięcia, jak będę to widział, to po prostu przeinstaluję tą grę na inny dysk. Okay, all clear. Quick, give me a boost up. Co jest? Won't last much longer. Let's get okay. A nie mam nic innego. Yeah, just give me a second. Yeah, hold on. It's rolling. Hey. No, okay, otworzyliśmy. He's bleeding out. But he's not going anywhere if they're blocking comma. I'll stabilize him. You take out the jammer. All right, Vic. Good luck. Dobra. Ups. Coś ciemno zrobiło. Jeden. Czyli
jest trudny. Ile to spoprałem? Okej, no trudno się mówi. Trudno się mówić, nie zrobiłem tego zupełnie po cichu. Disable that thing? I'm working on it. How's the kid? Don't ask. Charlie, we're in. All right, all right. All you need to do is disable the voltage oscillator and disrupt the competing signal. Just hold still. No talk, okay? Charlie, how about an on-off switch? Do you see a blue button? Yeah. Hit it. What are you saying? What are you telling me, buddy? What are you telling me? Camera's offline, Vic. You can't stop the blacklist. Oho. Nie jest tak smutno. Word of a stunning attack on the massive U.S. military installation on the island of Guam. The deadliest strike on a U.S. base since Pearl Harbor. A group calling themselves the Engineers has claimed responsibility. Released an internet video complete with chilling footage from the attack to lay out their demands. They're calling the attacks the Blacklist. The Blacklist. The Blacklist. Czarna lista. Jak nazywa się podtytuł gry? America. This is the Blacklist. The Blacklist. Powiem wam szczerze, że zawsze, jak ją wygrałem, to omijałem filmy, właśnie po to, żeby z wami to 100% tak obejrzeć. Więc teraz rozumiem, co to zależy. We are the engineers. We are the engineers. What's our status? Paladin 1 and the 4th Echelon team are ready, Madam President, but we can't locate Mr. Fisher. His friend is fighting for his life. Find Victor Cost, you'll find Sam. Hundreds dead in Guam, a countdown to more attacks targeting America. The world is looking for answers, Mr. Fisher, and I don't have any. 4th Echelon needs to find them, and it can't do that without a leader. It's Distro, Vic. One of Vic's men comes with me, no questions asked. You can have Charlie Cole. And Grimm's daughter has recruited one of the CIA's best for mission support. Isaac Briggs. And Grimm is out. She didn't want you on this mission either. Sorry, Sam, that's a non-starter. Nobody works better with you than she does. Welcome to 4th Echelon, Mr. Fisher. It's pretty sweet, right? First time in a plane? No.
debris with this engineer's organization. Nothing yet. Bez patrzeć tej tą grę w dniu premiery, to zamiast głów były jakieś fioletowe, nie wiadomo co, jakieś galarety, tak. Paskudnie to wyglądało. And counting. We're running analytics to find the target locations as we speak. I'll get you up to speed on the plane. Prototype military transport. Loaded with custom modifications. Armory, infirmary, holding cell. Every resource that you'd have on the ground. Samolot, na którym znajdzie się wszystko, dosłownie. Problem, Briggs? Just got my subdermal radio put in. Felt like someone used a jackhammer. This puppy makes Air Force One look like a paper airplane, hey Sam? Do you want to discuss potential upgrades? Later. Walk me through this. News and internet data mining, predictive analytics, photo and video forensics. Plus backdoors into foreign ELINT systems and facial recognition integration from the CIA, NSA, DCS, FBI. All in real time. This is what you were bragging about? The SMI? Strategic mission interface. We've made significant improvements since the early system Charlie worked on. I'll let him get you up to speed. The best thing is, you can control everything from right here or from your OPSAT when you're on the ground. Impressive. Okay, well, let me know if you need anything. I'm gonna check out my new digs. Thanks, Charlie. No i dobra. O, kasę odblokowaliśmy. Przejdziemy się. Can you confirm? Nie możemy tędy wejść. Mamy tu coś? No, tu mamy medyczny pokład. Ale patrzcie, się wszystko otwiera. No ładnie to wygląda, nie powiem. A z tym samolotem możemy zrobić? Raczej nie, bo jest... helikopterem, ale było ono złożone. Coś możemy? No tutaj też, dobra, to wracamy. No jak samolotem zaczyna trzeba. Dobra, wykonajmy ten telefon. Hi, sweetheart, it's me. Dad, hi. How are you? I saw the news in the Blacklist video, and it's... I'm fine. I can't tell you where I am or what I'm doing. Of course you can't. But you're okay? And Uncle Vic's okay? Vic, it's part of why I called. Vic got hurt in Guam. Hurt bad. But he's gonna be all right. Tell me he's gonna be all right. You know, he's tough. And they're gonna take good care. That's not an answer, Dad. Where is he? Walter Reed, I could be there in an hour. Look, you don't have to do anything. He's on a medevac plane to land still. Charlie's keeping tabs on him for me. As soon as you hear something, anything, you let me know, okay? You hear me, Dad? Yeah, I will. Right now, I gotta go. Of course you do. Let me know you're alive once in a while, all right? I will. I love you, Dad. Love you too, kiddo. No dobra. Trochę oporne jest to sterowanie samym, no ale... Understood. What else do you have? Right, turn on. I'm pushing the schematic. Sam,
Think Charlie's got some new gear he's working on. Grim? Listen, Sam, we have a lot of work ahead of us. Thought maybe we should clear the air. History is history. That's it? Like you said, we've got a lot of work to do. Przejdźmy na lepszenie samolotu. Albo nie, najpierw. Keep me posted. Something just came in from a contact in Benghazi. I'll follow up with you later. Z tego co wiem, trzeba. Briggs, you settled in yet? I'm working on it. I usually get a lot more prep time before I'm wheels up on a mission. CIA's too big to move fast. Operation like this has got to be agile if it's gonna work. Understood. Just wish I had a little more planning time. You'll adjust. Postępy. A, tutaj nic nie mamy. Any update on that op you're working on? High priority and getting higher all the time, sir. Listening stations in Kashmir hang a lot of chatter about a cross-border smuggling operation. What are they moving that we should worry about? Word is, a nuke. We don't know the source, but if this is real... Then we gotta act on it. Yeah, the ring's based out of Kargil, right on the Pakistani border. They own the local police. Then we won't ask the police for help. We'll go straight to the source. Aha, czyli tej misji niestety nie mogę rozegrać, bo nie mam nikogo w Uplayu, więc... It's all for now. Looking forward to working with you, sir. Więc niestety. Hey, Sam. Almost forgot. You're offset. New and improved. Sort of like your SMI light when you're on the ground. Data transmissions, drone controls, scanning. Gotcha. All you gotta do is slave it to the SMI, do a couple of calibrations, and you're good to go. Thanks, Charlie. Jeszcze trochę wam rozjaśnię. No, dostosuj sprzęt. Kampanię zrobimy, a tak, gadżety. Chociaż nie, najpierw bym zrobił, chociaż dobra, zrobimy jeszcze. Wabik to nam w sumie mało przylep. Dobra, wrócimy się w sumie. Sonar impulsowy. To nam się bardzo przyda. To wam od razu mówię. Dobra. Strój operacyjny. Ale to nie. Najpierw zróbmy tak. Pistolet i zróbmy... To weźmiemy, dostosujemy i zrobimy tak. Przeciwpancerne, uwierzcie, może teraz to się wydawać głupie, ale to bardzo pomaga w późniejszym, więc po co celownik holo. Żadnego red dota, żadnego laserowego, od razu to wam mówię. Więc tak, zrobimy jeszcze tak. Kopię wyposaż.
Dobra. Broń krótką mam już załatwioną. Ogłuszacz, na razie mamy teasera, ale później tylko zakupimy. Oj, tutaj trochę przesadziłem z tą. Ale zaraz zobaczymy. O, G36, to jest ta broń, którą... Widzicie, są G36 jest. Dużo lepsze od tych broni, które można nawet zakupić, więc tą G36. I tak, holo zakupimy. Broń, amunicję przeciwpancerną. Uchwyt. No i teraz tak, i zostało nam 4700 i teraz trzeba zdecydować. No dobra, zrobimy wyważenie w tym momencie. Dobra. To akurat mamy... z dodatku, który zakupiłem z tej edycji specjalnej, więc akurat tutaj o strój i tak dalej to się kompletnie nie martwię, bo one są te same, czyli 4 eklipsy. Najwyższego eszelonu wezmę. Oświetlenie. Weźmiemy sobie... Albo zielony zostawimy buty. Buty szeptów, co to jest? Wyściełana, aby obniżyć głośność twoich kroków. O, to ciekawe. Ale za to nie są opancerzone, to nam się... A to nam się przyda. Uwierzcie. Dobra, to już się ubierzemy. No i dobra. No i dobra, w sumie, słuchajcie, nie będę was dłużej już tutaj tego. Co za misję wybierzemy, dowiecie się już w następnym odcinku, więc mam nadzieję, że zachęciłem was, choć ja wiem, przedłużyłem trochę za bardzo, ale do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!